Witaj, przyjacielu. Ja mam trochę dylematu, ale postanowiłem pójść po linii najmniejszego oporu, jak przedtem mowa była o cyklu, więc teraz zajmiemy się innym autorem w tych trudnych czasach. Trudnych. Może ku pokrzepieniu serca, czyli Henryk Sienkiewicz. Henryk Sienkiewicz, listy z podróży do Ameryki. A, jakiś akapit o tym, że wszyscy w Ameryce mówią po polsku, albo o tym, że gdzie nie stąpniesz, tam trafisz na przykład na Żyda polskiego. Ale znalazłem też taki fragment. A propos, tragedii, jaka się wydarzyła. We wstępie. Przepyszny widok. Noc była śliczna, pogodna, księżyc świecił tak jasno, że nie lity czytać by można przy potokach srebrnego światła. Pod nogami moimi płynął Ren. Długie smugi światła odbijały się w przejrzystej toni na drugim brzegu. Bliżej mały parowiec sypał deszczem złotych iskier. Cała kolonia widna była jak na dłoni. Światła, spiętrzone grupy domów, ciemne sylwetki kominów, a nad wszystkim tym wspaniała katedra. Górująca nie tylko wieżami, ale i sklepieniem nad całym miastem, wyniosła, spokojna, uroczysta, urocza i milcząca. Największe gmachy miejskie wydały mi się wobec niej lepiankami, tulącymi się niby pod skrzydła potężnej matki. Księżyc oświecał jasno wysmukłe wiązania tej przedziwnej gotyckiej architektury, cienie łamały się ze światłem na łukach i wieżyczkach. Było w tym wszystkim coś mistycznego, coś, co przejmuje duszę tajemnym dreszczem i wyobraźni przyprawia skrzydła. Uczucia religijne, wessane z mlekiem matki, choćby najbardziej nawet rozproszone w zgiełkliwej pogoni życia, odnajdują się na widok tego gmachu oblanego światłem księżyca jak pogubione perły. Nie są to łagodne i słodkie poruszenia serca, niby jakieś wewnętrzne głosy anielskie budzące wspomnienia dzieciństwa, jakich doświadcza się na przykład w naszych kościołach wiejskich w czasie nieszporów, kiedy siwy pleban czyta modlitwy litanii, chłopi odpowiadają mu chórem jaskółki, świergocą pod drewnianym sklepieniem, a brzoza cmentarna poruszona wiatrem szeleści i dzwoni w okna. Wobec tego mrocznego gmachu, wobec tych spiętrzonych jak góry sklepień, nie czujesz się zbłąkanym i zmęczonym dzieckiem wobec ojca, ale prochem wobec majestatu. Mimo woli przychodzi ci na myśl, że nie masz tu miejsca na inne modlitwy, jak tylko chyba na pieśń suplikacyjną: Święty Boże, święty, mocny, święty, a nie śmiertelny. Kościół wart pieśni, a pieśń Kościoła. Średnie wieki z ich posępną wiarą, a stanowiącą chleb ówczesnego żywota szeregi rycerzy w stal zakutych, owych groźnych drapieżników z nadreńskich burgów, z martwych powstają przed naszymi oczyma. I tak dalej, i tak dalej. Katedra będzie odbudowana. A my czekamy dalej na radosny maj. To jest cała kolejka tego Sienkiewicza dla pokrzepienia serc. Jutro coś znajdę, bez dogmatu. No to dobrej środy.